Siemanko! Bohaterem dzisiejszego odcinka jest wzmacniacz Magnat MA900. Magnat może i kojarzy się z farbami. Może jest niedoceniany, może nie ma takiego marketingu. Na forach jedni piją z zachwytu, inni hejtują. Ja raczej należę do tej pierwszej grupy, ale po części rozumiem też tych drugich. Bo znajdziemy tutaj kilka niedociągnięć, ale o tym za chwilę. Jak wiecie, na co dzień korzystam z Magnata MR780. Więc mam fajny punkt odniesienia i na pewno nie uniknę porównań tych dwóch sprzętów. Ogólnie budowa wzmacniacza standardowa jak to u Magnata. Poza kilkoma drobiazgami, obydwa urządzenia praktycznie w ogóle się nie różnią. Różnica polega głównie na wielkości całego urządzenia. MA900 jest wyższy o jakieś 3 cm. Niby niedużo, ale jednak widać, że to już kawał sprzętu. Cała obudowa jest metalowa, a na froncie mamy szczotkowane aluminium. Wiele osób zarzuca producentowi słabą kontrolę jakości, bo wiele sztuk wychodzi z fabryki z pewnymi niedociągnięciami. I nie inaczej jest w MA900. Jedna lampa jakoś tak krzywo osadzona, potencjometry od basu, średnicy i wysokich tonów, gdy są na pozycji 0, powinny patrzeć centralnie prosto w górę, a są przechylone lekko w prawo. Niby drobiazgi, ale jednak kłują w oczy. Do tego troszkę dziwnie działa zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności. Zarówno z pilota, jak i kręcąc gałko przy wzmacniaczu mamy wrażenie, jakby to zwiększanie, zmniejszanie głośności chodziło mało płynnie. W MR780 nie mam tego problemu. Tam wszystko jest jak należy. Na forach niektórzy skarżą się również na piski z głośników. U mnie ten problem w ogóle nie występuje w żadnym wzmacniaczu. Jeśli chodzi o kolorystykę, to na rynku są dostępne dwie wersje kolorystyczne. MA900 możemy kupić w kolorze czarnym lub srebrnym. Po uruchomieniu standardowo, tak samo jak w MR780, tak i tutaj, licznik odmierza 30 sekund w celu rozgrzania lamp. Lampy w Magnacie oznaczone są symbolami ECC81, więc są takie same jak w Magnacie MR780. Ale jakiej firmy lampy są konkretnie w tym egzemplarzu, tego nie jestem w stanie sprawdzić. No nie będę sprzętu rozkręcać, bo prawdopodobnie go jeszcze zwrócę do sklepu. Na froncie mamy również wejście liniowe jack 3,5 mm oraz gniazdo słuchawkowe 6,3 mm. Z tyłu zaś mamy cały szereg wejść cyfrowo-analogowych. Wbudowany przetwornik Cyrus Logic obsługuje sygnał do 192 kHz i 24 bitów. W odróżnieniu od MR780 dodano m.in. dodatkowe wejście analogowe o nazwie Streamer, przydatne do podłączenia odtwarzacza sieciowego. Oprócz tego mamy oczywiście wejścia gramofonowe MM oraz MC. W sekcji cyfrowej mamy dwa wejścia optyczne i dwa koaksjalne. Dodam, że nie znajdziemy tutaj Wi-Fi. Muzykę jednak możemy puszczać z telefonu za pomocą Bluetootha 5.0, który obsługuje aptX HD. Mamy również port USB, ale służy on tylko i wyłącznie w celu aktualizacji oprogramowania. W MR780 mieliśmy jeszcze tuner DAB oraz port USB-B, dzięki któremu można było podpiąć komputer. Tutaj niestety tego zabrakło. Choć ja osobiście z tego i tak nigdy nie korzystałem. MA900 to wzmacniacz klasy AB, który zapewnia przyzwoitą moc. 130 W przy 8 ohmach i 200 W przy 4 ohmach. A to już są konkretne wartości, dzięki którym jesteśmy w stanie napędzić praktycznie każde kolumny. Pilot w MA900 jest prawie taki sam jak w MR780. Różni się jedynie kilkoma przyciskami. Szkoda, że producent ponownie zrobił ten sam błąd i nie dołożył przycisków odpowiadających za bezpośredni wybór źródła. Tak samo jak w MR780, tak i tutaj, żeby przełączyć źródło, musimy przeklikać się przez inne źródła, aż dotrzemy do tego, które nas interesuje. U mnie telewizor mam połączony po optyku, a odtwarzacz sieciowy koaksjalnie. A te dwa źródła są bezpośrednio obok siebie, więc na szczęście za dużo klikania nie mam. Szkoda również, że nie mamy tutaj wyłącznika czasowego. Magnat MA900 ma za to funkcję automatycznego wyłączania, jeśli nie korzystamy z urządzenia przez około 4 godziny. Od razu po uruchomieniu widać, że urządzenie ma więcej mocy, więcej dynamiki. W porównaniu do MR780 widać, jakby wzmacniacz chciał bardziej, mocniej, więcej. Brzmi jakoś tak świeżo, z wigorem, można powiedzieć nawet młodzieńczo, ale potężnie. MA900 jest urządzeniem, które podobnie jak MR780 gra ciepło. Może odrobinę jaśniej niż tańszy brat, ale w żadnym wypadku nie jest ostro. Jest miękko, muzykalnie i z ogromnym powerem. MA900 ma jedno z mocniejszych kopnięć, jakie słyszałem. Bas jest konkretny.
Wystarczająco sprężysty, energiczny i przepotężny. Szczególnie jak włączymy funkcję loudness, która podbija skrajne pasma. Wtedy wzmacniacz ma takiego kopa, że można dźwiękiem ściany burzyć. Idealna funkcja, jak chcemy się pochwalić przed znajomymi. Kurwa, sąsiad! Przyjdź no zobaczyć, jak to gra! Wrażynka, podaj no pilota. Muszę włączyć loudness, żeby sąsiad zobaczył. Loudness jest bardzo przydatny, szczególnie przy takim wieczornym słuchaniu do poduszki. Wiadomo, że przy niskiej głośności ten dźwięk jest troszkę taki płaski. Wtedy włączamy funkcję loudness, mamy skrajne pasma podbite, przez co basy nadal są dobrze słyszalne. Przyznam, że wydawało mi się, że kolumny Silver 300 mają trochę za mało basu. Po podłączeniu MA900 totalnie zmieniłem zdanie. Basu jest sporo i jest on mocny, świetny, naprawdę przepotężny. Jeśli chodzi o pozostałe pasma, to średnica jest raczej neutralna, lekko przybliżona. Wysokie tony, wyraźne, ale stonowane. Nie są zbyt ostre, nie kłują w uszy, raczej łagodne, można powiedzieć jedwabiste. Do tego dosyć szeroka scena i odpowiednia przestrzenność. Całość brzmi naprawdę płynnie, relaksująco, można powiedzieć wręcz odurzająco. Muzyka kompletnie nie męczy i można ją słuchać godzinami. Podsumowując, Magnat MA900 jest to wzmacniacz zintegrowany, który ma smak, radość z grania i przede wszystkim moc. Ze względu na ciepłą charakterystykę grania i raczej stonowaną górę, wydaje mi się, że lepiej go łączyć z jaśniejszymi kolumnami, m.in. takimi jak Silvery 300. Jest to piec, który w swoim przedziale cenowym przoduje pod względem kopa, dynamiki i muzykalności. Wbudowany DAC może nie jest spektakularny, ale w tym przedziale cenowym nie ma się też czego wstydzić. A poza tym zawsze możemy podłączyć się analogowo. Całościowo MA900 zasługuje na wysoką ocenę. Może ma pewne niedociągnięcia w postaci krzywo osadzonych potencjometrów czy lamp, ale jak się nie podoba, to zawsze możemy wymienić na drugi, lepiej zmontowany egzemplarz. W każdym bądź razie pod względem walorów muzycznych nie powinniście być rozczarowani. Co lepiej wybrać, Magnata MR780 czy MA900? Moim zdaniem zdecydowanie warto dołożyć do MA900. Wiem, że różnica w cenie no jest to dobre 1500 więcej. Ale ten bas, ten kop, no jest warty dołożenia tego. Chyba, że nie lubimy za dużo basu, to MR780 też spoko. Ja na chwilę obecną raczej zostanę z MR780, ale to tylko dlatego, że szykują mi się inne wydatki. A to urządzenie, że tak powiem, zostaje w serduchu i może kiedyś się na nie skuszę. Jedyne co mi troszkę przeszkadza, to ten gabaryt, bo już MR780 wydawał mi się nawet całkiem sporym klockiem, ale to jest jeszcze większe. A chciałbym coś mniejszego. Coś, co ma też kopa, takiego jak to. Najlepiej, żeby grało tak samo jak to i żeby było mniejsze. To bym był happy. No ale cóż, jak nic innego nie znajdę, to niewykluczone, że wrócę do tego sprzętu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie do końca. Jeśli materiał się podobał, standardowo łapa w górę i subskrypcja. Wiem, że to głupie, ale dla mnie bardzo ważne. Dajcie też znać w komentarzach, co myślicie o tym sprzęcie, czy mieliście z nim do czynienia, czy słuchaliście go. Jak wam się podobał, śmiało możecie pisać. No i to tyle. Linki oczywiście do tego sprzętu umieszczam wam w opisie pod filmem. Ja już się z wami żegnam. Do następnego.